Czy smartwatche, a raczej cały smartwear ma jeszcze w ogóle sens? Zapraszam do wideo. Historia smartwearowych gadżetów, czyli akcesoriów zakładanych przeważnie na rękę, jest dość długa, szczególnie jeśli mówimy o smartwatchach. Pojawiały się w komiksach, filmach sci-fi czy serialach. Pomijając większą część historii tych gadżetów, w której dużą rolę odegrało chociażby Casio, wypuszczając na przełomie ostatnich 40 lat kilka naprawdę futurystycznych jak na swoje czasy zegarków, przygoda ze smartwatchami zaczęła się moim zdaniem od Pebble. Zegarek powstał dzięki wsparciu ludzi na Kickstarterze, na rynek wyszedł w lipcu 2013 roku. A dzisiaj projekt już umarł, natomiast cała gama smartwatchy dzięki innym producentom znacznie się powiększyła. LG, Samsung, Garmin, Motorola, Asus, Apple, Huawei i jeszcze kilku innych producentów ma w swojej ofercie całkiem dobre smartwatche. O ile Samsung ma swojego Tizena, a Apple Watch OS-a, o tyle pozostałe marki z reguły decydują się na system Android Wear. I tutaj pojawia się pewien dylemat. Pierwszy Asus ZenWatch czy LG G-Watch R działały na Snapdragonie 400, procesorze montowanym kiedyś w smartfonach. Jak na smartwatche to wielki i prądożerny procek, kompletnie niedostosowany do takich gadżetów. Qualcomm sprostał więc oczekiwaniom rynku i wypuścił Snapdragona 2100, specjalnie pod smartwatche. No i teraz tak. Qualcomm jakby nie patrzeć ma w swojej kategorii monopol, a Snapdragon 2100 jest już na rynku praktycznie 2 lata. I nie zapowiada się na to, żeby powstało coś nowego w najbliższym czasie. Skutek? Albo producenci będą produkować nowe smart zegarki w oparciu o przestarzały procesor, albo przestaną produkować cokolwiek. I zostanie Apple i Samsung na rynku, ewentualnie Huawei, jeśli zechce im się produkować swoje Kiriny na opaski czy zegarki. Czyżby Qualcomm nie widział potencjału na tym rynku, czy może sprzedaż od początku szła na tyle słabo, że decydowali się nie rozwijać dalej tej technologii? Myśląc tak o tym, zacząłem się zastanawiać, czy smartwatch w kolejnych latach ma prawo stać się czymś tak nieodłącznym jak smartfon? Inteligentne opaski też są ciekawe, ale czy niezbędne? Macie jakieś swoje smartbandy czy smartwatche? Jakie są wasze odczucia po korzystaniu z nich przez jakiś czas? Kolejny niewygodny gadżet, który trzeba co chwilę ładować, czy jednak udany zakup i coś, co chętnie wymienilibyście na coś ciekawszego? Nie zapomnij dołączyć do naszej grupy wsparcia na Facebooku, do polubienia naszego fanpage'a i do polajkowania tego wideo. I subskrypcja, pamiętaj o subskrypcji. Dzięki, na razie, cześć!